Czujecie jesienny upał? Nie, nie ten za oknem, bo tam, choć lato wydaje ostatnie podrygi z dnia na dzień, będzie robić się zimniej i zimniej. Fala gorąca zaczyna przetaczać się jednak przez rynek gier. No ale przecież zbliża się gwiazdka, więc i świąteczna gorączka musi się rozkręcić. A w tym roku rozkręci się naprawdę mocno i to już w październiku. Nie wierzycie? To sami zobaczcie. A najgorętszy miesiąc w roku zaczynamy od... No tak, zapewne nie tego się spodziewaliście. Ale w końcu gorączka sobotniej nocy to też jakaś gorączka. No i potańczyć można. A tak na poważnie, taneczna seria Just Dance od kilku lat cieszy się wyjątkową popularnością, więc zapewne i czwartej odsłona mocno rozbuja jej miłośników. Trzynasta już odsłona jednej z najlepszych serii gier sportowych przynieść ma sporo zmian. Nowy system sterowania, silnik fizyczny, ulepszona licencja zawodników, unikalne zdolności gwiazd koszykówki i całe mnóstwo pomniejszych modyfikacji. Innymi słowy, jest na co czekać. No i jest. Pierwszy październikowy super hit. Na szóstą odsłonę serii Resident Evil z wypiekami na twarzach czekają całe hordy graczy. I trudno się temu dziwić, skoro wśród zapowiedzi padły takie słowa klucze jak kooperacja, trzy oddzielne kampanie, czy wreszcie strzelanie podczas ruchu. Oj, będzie grubo. Jeśli typowe sieciowe shootery już was znudziły i szukacie nowych, znacznie bardziej emocjonujących wyzwań, koniecznie obadajcie ten tytuł. Pod względem rozmachu Wojna Róż zapowiada się naprawdę zacnie. No i może wreszcie nieco leciwe już Mountain Blade doczeka się godnego konkurenta. Po cichu na to liczymy. Nowe Fable? Nieźle. Ale dlaczego ta odsłona tej sympatycznej serii tak dziwnie wygląda? Powożenie z widokiem z oczu woźnicy? Walka niczym w strzelaninach? No tak, tylko na Kinecta. To wszystko tłumaczy. Ludzie ciemiężyciele muszą zginąć. Z takim zadaniem w tej grze będą musieli zmierzyć się nasi nietypowi bohaterowie. Goblin skrytobójca i potężny ork mięśniak. Sądząc po prezentowanych zwiastunach, dobrana będzie to para. Oj, dobrana. Byle tylko rozgrywka była równie elektryzująca. Tego tytułu nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Nietypowy miks skradanki, strzelaniny z widokiem z pierwszej osoby i RPGa zanurzony w klimatach wiktoriańsko-steampunkowych. Już samo to brzmi wprost fantastycznie. Zresztą popatrzcie, jak zhańbiony prezentuje się w akcji. Naszym zdaniem to murowany kandydat do gry roku. Magia Harry'ego Pottera nadal trwa. Przynajmniej na to wygląda, skoro na horyzoncie majaczy już kolejny tytuł z tej serii. Tym razem stworzony specjalnie z myślą o Kinectie.
i dzieciakach, miłośnikach czarodzieja w okularach, którzy nie mogą doczekać się gwiazdki i prezentów pod choinką. Kiedy 18 lat temu na półkach sklepowych wylądowało UFO Enemy Unknown, mało kto przypuszczał, że tytuł ten obrośnie taką legendą i stanie się niedoścignionym wzorem rewelacyjnie skrojonej turowej strategii. Mamy jednak dla Was dobrą wiadomość. Nowe wydanie tej znakomitej produkcji ma olbrzymie szanse powtórzyć sukces pierwowzoru. Jeśli kochacie strategię, koniecznie wypróbujcie nowe UFO. My już wiemy, że jest tego warte. Oto gra dla prawdziwych maniaków rajdów samochodowych i tych, co z łezką w oku wspominają stare czasy Colina McRae. Trzecia część serii WRC zaoferuje pełną gamę oficjalnych tras, zespołów i zawodników, a także mocno udoskonaloną mechanikę jazdy i świetną oprawę graficzną. Czy potrzeba czegoś więcej? Jeśli nie macie dość Władcy Pierścieni, a na myśl o grudniowej premierze Hobbita uśmiechacie się nawet przez sen, to koniecznie powinniście spróbować swoich sił w darmowym MMO osadzonym w świecie Śródziemia. Tym bardziej, że już wkrótce za sprawą nowego dodatku świat ten rozszerzy się o tereny Rohanu. Słyszycie? To zew nowej przygody. Może to i dziwne, ale mnie po tylu latach na dźwięk słów Doom dreszcze już po plecach nie przechodzą. Może to zasługa tej kinowej szmiry z Dwayne'em Rockiem Johnsonem, a może po prostu blask tej gry nieco już przygasł. No ale skoro modne jest ostatnio odświeżanie starych hitów, to i Dooma zabraknąć tu nie mogło. Październikowa premiera nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda zbiega się z kolejną odsłoną gry poświęconej temu najsłynniejszemu szpiegowi w historii kina. Znowu, no ale nie mogło być inaczej. Tym razem jednak z racji 50. rocznicy pierwszego filmu z agentem 007, nowa gra jest zlepkiem akcji z kilku wcześniejszych obrazów kinowych. I tylko jedno trochę tu nie pasuje. Daniel Craig w roli jedynego Bonda. Uhu, w październiku obrodzi w gry taneczne. Najpierw czwarty Just Dance, teraz trzecia odsłona Dance Central. No cóż, będzie można nieco poskakać i pohulać przed telewizorem. W przerwach pomiędzy innymi superhitami. Zapraszamy na kolejny odcinek programu dla fanów ciężarówek na osi. Dziś przejedziemy się po naszym kraju. Odwiedzimy Szczecin, Poznań, Wrocław. No dobra, koniec żartów. Tak oto prezentuje się nowa odsłona Euro Truck Simulatora. Duże brawa dla CD Projektu za polskie akcenty. Ciekawe, co jeszcze tam upakowali, bo dziury i remonty są. Nieoczekiwany sukces pierwszych Skylandersów i przeznaczonych doń figurek, przeróżnych stworków tylko podkręcił apetyt Activision na kasę.
Prędzej czy później kontynuacja musiała się więc pojawić. No a skoro bohaterami nowej gry będą giganty i figurki będą większe, to i portfel musi być grubszy. Seria Medal of Honor po potężnym restarcie z 2010 roku ponownie spróbuje zawalczyć o należne jej miejsce wśród pierwszoosobowych shooterów. Tegoroczna odsłona znów osadzona będzie w czasach współczesnych, choć już na pierwszy rzut oka widać, że nie fabuła będzie tu najważniejsza. Prawdziwą perełką nowego medala ma być możliwość sieciowych potyczek między najlepszymi oddziałami specjalnymi świata, w tym także polskim Gromem. Ciekawe, czy nowy medal będzie miał większe szanse w starciu z kolejną odsłoną Call of Duty. Przekonamy się już niebawem. Wyścigowy flagowiec konsoli Microsoftu ma już swoich zagorzałych fanów. Niestety tym razem mogą oni być nieco zawiedzeni, bo najnowszej odsłonie serii bliżej do Need for Speed niż symulacji. Ma być luźniej i bardziej przystępnie. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Przy tym tytule bledną wszystkie inne październikowe hity. Kolejna edycja symulatora rolnika przyciągnie do ekranów prawdziwe tłumy graczy i to także konsolowych. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Dlaczego? Bo tak działa magia szalenie porywających i niezwykle żmudnych, wielogodzinnych prac polowych. Już samo mówienie o tym mnie zmęczyło. Odwieczna wojna asasynów z zakonem templariuszy przenosi się na nowy kontynent. Wreszcie. Po ostatniej odsłonie tej serii widać już było, że potrzebuje ona mocnego odświeżenia. Co prawda trochę szkoda, że twórcy nowej gry nie zdecydowali się osadzić jej w czasach feudalnej Japonii, no ale ważne, że coś w końcu się dzieje. Dla tych fanów Assassin's Creed, którym trzecia część nie wystarczy, Ubisoft przygotował coś specjalnego. Całkowicie nową odsłonę serii zatytułowaną Liberation. Nowa przygoda i nowa bohaterka są niestety przeznaczone tylko i wyłącznie dla posiadaczy PS Vity. Coś czuję, że dla tej gry warto będzie kupić tę konsolę. Kolejny rok i kolejny Need for Speed. Ale to chyba było do przewidzenia. Tym razem jednak zapowiada się naprawdę ciekawie. Raz, że za przygotowanie nowej odsłony serii znów wzięło się studio Criterion Games, a dwa, że na ich warsztacie wylądowała faktyczna kontynuacja świetnego Most Wanted. Szykuje się więc niezła jazda. I to już koniec zestawienia. Jak widać, powodów do nudy z pewnością nie będzie. Pytanie tylko, skąd wziąć na to wszystko czas? Nie myślcie bowiem, że listopad da wam odpocząć. Jednym słowem, gwiazdka w tym roku zapowiada się na bogato. I tym jakże optymistycznym akcentem w dobie wszechogarniającego kryzysu mówimy wam do zobaczenia w przyszłym miesiącu w kolejnym odcinku naszego przeglądu. A teraz, sio, do pracy, kasa sama się nie zarobi.